B2 ma rozpiętość 52 metrów, 21 metrów długości i 5 metrów wysokości. Waży prawie 70 ton bez obciążenia i 170 ton z pełnym ładunkiem. ...80% jego konstrukcji to lżejsze od aluminium i mocniejsze od stali, kompozyty węglowe. Siła ciągu każdego z czterech cichych silników General Electric F-118 wynosi 84,5 kN. W specjalnych dyszach wylotowych w górnej części skrzydeł gorące gazy mieszają się z zimnym powietrzem i maszyna jest niemal niewidoczna dla naprowadzanych na podczerwień pocisków SAM. Prędkość maksymalna bombowca wynosi 1094 km na godzinę, pułap operacyjny 15 000 metrów. A zasięg bez międzylądowania 9650 km. B-2 może dotrzeć do każdego zakątka kuli ziemskiej. Jest uzbrojony w 18 ton ładunków konwencjonalnych lub jądrowych. Bombowiec może być uzbrojony we wszystko, czym dysponuje lotnictwo. Przede wszystkim w pociski kierowane, bomby JDAM z układami GPS o ciężarze 900 i 2270 kg, a także szybujące bomby JSON. B-2 wszedł do użytku w latach 90. XX wieku, ale użyto go do zupełnie innego celu niż obrona przed agresją sowiecką. Związek Radziecki rozpadł się w grudniu 1991 roku. Losy nowego B-2 były niepewne. Początkowo planowano wyprodukowanie 132 B-2, ale Kongres domagał się cięć budżetowych. Każdy bombowiec kosztował 2 miliardy dolarów, dlatego ostatecznie wyprodukowano tylko 21 egzemplarzy B-2. Niewykrywalny B-2 miał niepostrzeżenie latać nad Związkiem Radzieckim z bronią nuklearną na pokładzie. Trudno jednak realizować to zadanie nad państwem, którego już nie ma. B-2 wymagało wyszkolenia nowej generacji pilotów. Baza dywizjonu B-2 w Whiteman w stanie Missouri stała się szkołą i domem wszystkich załóg najnowocześniejszego z bombowców. Pierwszym wyzwaniem dla początkujących jest sam widok tego tajnego samolotu. Sam kształt samolotu, oszklona kabina, wyświetlacze i ilość nowych rozwiązań najlepszych inżynierów robią niesamowite wrażenie. Samolot o tak niespotykanym kształcie wzbudza trudne do opisania emocje i najzwyklejsze zdumienie. Usłyszałam wysoki dźwięk, niemal gwizd. Zatrzymałam się, podjechałam bliżej pasa startowego i nagle za hangarem ujrzałam migoczące światła. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam B-2. Będąc w Akademii Lotniczej, widziałam, jak przelatywał, ale bezpośredni kontakt był rzeczywiście niesamowity. Załogi B-2 to ścisła elita pilotów. Szukamy pilotów, którzy dowiedli, że należą do najlepszych. W czasie długotrwałego szkolenia poznają problemy związane z dalekimi lotami, zadania, jakie ich czekają, i uczą się pracy w dwuosobowych zespołach. Piloci B-2 są ludźmi niezwykłymi. Charakteryzuje ich zamiłowanie do pilotowania najnowocześniejszych maszyn, takich jak B-2, a także chęć do wykonywania wyjątkowo długich lotów w każdy zakątek świata. Już samo to jest wielkim wyzwaniem, któremu nie każdy może podołać.
Zanim potencjalny pilot zasiądzie za sterami tajnego B-2, przechodzi szereg testów. Bombowiec ma na pokładzie ponad 130 komputerów i tylko najlepsi potrafią je obsłużyć. B-2 jest bardzo skomplikowany. Piloci muszą zapamiętać setki stron zasad dostępu do poszczególnych funkcji maszyny. Szkoleniowy B-2 jest dłuższy od większości samolotów. Ja latałem przedtem na myśliwcach, ale mamy też byłych pilotów transportowców, tankowców i bombowców. Szkolenie polega na wykorzystaniu tego doświadczenia do obsługi niewidzialnego bombowca, który kosztuje aż 2 miliardy dolarów. Ze względu na tak wysoką cenę maszyny, większość szkoleń odbywa się w symulatorach. Przyszli piloci spędzają wiele czasu w tajnej kopii kabiny B-2, poznają wszystkie programy komputerowe, gałki, przyciski, przełączniki. Dopiero wtedy mogą latać najdroższym samolotem na świecie. Ten samolot powstał dzięki technologii komputerowej opracowanej w latach 70. i 80., ale jakość komputera zależy od jakości jego operatora. Złe zaprogramowanie komputera i brak integracji systemów w trakcie lotu może oznaczać poważne problemy. To czynnik ludzki sprawia, że B-2 jest skuteczny i niebezpieczny. W trakcie szkolenia sesje w symulatorze trwają po 2 albo 4 godziny. W trakcie sesji krótszych piloci poznają wyposażenie kabiny, a w trakcie dłuższych uczą się startu, tankowania w powietrzu, bombardowania i lądowania. Są to klocki wiedzy, dzięki którym najpierw pilot doskonale poznaje samolot, a potem staje się prawdziwym wojownikiem. B-2 służy do przeprowadzania misji na całym świecie, dlatego niektóre szkolenia w realistycznym symulatorze trwają tyle, co prawdziwe loty bojowe. Zaczynamy od 4 godzin, a kończymy na 24. Okazuje się, że pilotowanie B-2 nie polega na szarpaniu drążka i znoszeniu olbrzymich przeciążeń. Trzeba umiejętnie zarządzać systemami, skutecznie bombardować cele i bezpiecznie wrócić do bazy. Nikt mi nie wystawi rachunku, ale muszę jak najlepiej gospodarować środkami, które mi powierzono. Czasami nawet praca w symulatorze wymaga najwyższego poświęcenia. Lecieliśmy w symulatorze przez 44 godziny. Wtedy był to rekord. Przebywaliśmy w kabinie 44 godziny, tak jakbyśmy rzeczywiście wykonywali zadanie bojowe. To był bardzo ważny i realistyczny element szkolenia. Po miesiącach spędzonych w symulatorze, przyszli piloci wreszcie mają możliwość pilotowania prawdziwego B-2. Dla wielu z nich oznacza to konieczność udziału w wojnie. W połowie lat 90. pierwsi amerykańscy piloci bombowców B-2 Stealth przystąpili do realizacji prawdziwych zadań. Po miesiącach spędzonych w symulatorze mogli zacząć naprawdę latać. To niesamowite. Czasami człowiek zapomina, że jest w samolocie. Przed dziobem rozpościera się bezmiar przestrzeni. To cudowna maszyna. Pomruk silników w trakcie rozbiegu na pasie startowym i niezwykle płynne wzbicie się w powietrze. Jakby człowiek siedział na latającym dywanie. To niezapomniane przeżycia. Po starcie, lecąc w szyku, patrzysz na kolegę w kabinie i myślisz sobie, ale świetnie wygląda. Ale skoro tak, to i ty musisz świetnie wyglądać. To inny samolot niż F-15, którego porównał